back in the street. Did my time, took my chances. Mistrzostwa tegoroczne objął swoim honorowym patronatem prezes Rady Ministrów, pan Mateusz Morawiecki. Dzień dobry, witam wszystkich na relacji z Mistrzostw Polski w szachach. Nazywam się Zbigniew Pachleza, jestem arcymistrzem i będę dla Państwa prowadził relację z tegoż turnieju, a towarzyszyć mi będzie dobrze Państwu znany mistrz międzynarodowy Piotr Brodowski. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa, jestem mistrzem międzynarodowym i może już niedługo też arcymistrzem. Zobaczymy, co w przyszłości będzie się działo. Dzisiaj to nie jest przecież tylko zabawa czy gra dla najwyższych elit w państwie. Dzisiaj to wspaniała dyscyplina sportu. Dzisiaj to masowy sport, ale też masowa rozrywka. Dzisiaj to symbol w kulturze. Wiesz co, ja tak siedzę tutaj cicho i słucham, chłonę to, co mówisz, bo się bardzo cieszę, że mogę obok ciebie być. Razem możemy te partie komentować, bo czekają nas naprawdę niezwykłe wydarzenia w ciągu najbliższych paru dni. Zobaczymy mnóstwo świetnych partii. Boisz się? Bo ja trochę tak. Troszkę się nerwuję, ale zaraz zaczynamy. Tutaj mamy sędziego, który tutaj wszystko będzie tutaj przestrzegał. Panie sędzio, proszę zwrócić na niego uwagę. Rising up, straight to the top. Have the goods got the glory. Nie będziemy się oszczędzać, przynajmniej ja nie zamierzam. Nie, zamierzamy tutaj pokazywać warianty, mówić o strategicznych elementach pozycji szachowych i starać się Państwa coś nauczyć. Prosimy dać kciuk w górę, dużo pozytywnej energii wtedy napływa do Bydgoszczy, tutaj do nas, do studia i dodaje nam właśnie sił. Witamy po przerwie wszystkich widzów. Muszę w fryzurkę poprawić akurat, no ale witamy wszystkich. No. Z arcymistrzem jest to taki problem, że on bierze i już później nie oddaje. Oddaję. Kiedy gramy w szachy, ja poproszę bierki z polskiego cukru. No, można takie bierki z cukru kiedyś, słuchaj, zrobić. Znaczy, wiem, że to jak gdyby w rozumieniu w ogóle szachu można się stopić nawet, ale... No właśnie, i potem jakby to było... pyta pionek, pionka, co ty, z cukru jesteś? No i się okazuje, no tak, jestem z cukru, nie? I co zrobić? Rozpuszczam się. No nie nauczysz się samego oglądania, lepiej boksować czy grać w piłkę. No, raczej nie. A w szachy oglądając, no to możesz się nauczyć, tak? Bo to czasami jakąś ciekawą ideę się znajdzie, prawda? Jakiś sposób rozumienia niektórych pozycji. Tak, sposób rozumowania, plany, jakieś takie elementy strategiczne są tutaj u nas również omawiane, więc myślę, że zawsze ktoś coś dla siebie może znaleźć, prawda? Mhm. Więc dlatego oglądanie szachów ma dodatkowe korzyści. Tym, co istotę szachów zgłębić się trudzą, to gra, w której własną damę woli się niż cudzą. A jednak, jak zawsze, tak i tu nieszczerze, własną damę się woli, lecz cudzą bierze. Trochę